Cześć, tu Agnieszka i Włodek Bilińscy w kolejnym filmie z serii z życia fotografów przyrody. Na tej plaży w Zatoce Gdańskiej byliśmy mniej więcej rok temu, a relację z tego można obejrzeć w filmie pod tytułem Plackiem na plaży. Ciekawe, czy tym razem również spotkamy jakieś ptasie rarytasy. Pogoda była wietrzna, co na pewno nie ułatwiało nam zadania. Od czasu do czasu zacinało deszczem, a raz nawet widzieliśmy małą trąbę powietrzną. Ale ptaków było sporo, a prognozy na dalszą część dnia nie najgorsze. Musieliśmy tylko dosyć poważnie chronić sprzęt przed podrywanym przez wiatr piaskiem. Agnieszka w stroju plażowym. Podglądanie z bliska żerującego kamusznika było dla Agnieszki ogromną przyjemnością. Jeden z birdwatcherów, obserwatorów czy fotografów ptaków pokazał nam zdjęcie płatkonoga szydłodziobego, prawdziwy rarytas. I wskazał nam nawet miejsce, w którym go widział. Ale żeby tam dotrzeć, trzeba było przedrzeć się przez głębokie kałuże, a my mieliśmy zwykłe buty. Postanowiliśmy więc zrezygnować i wrócić do naszej bazy. Ale już w samochodzie zaczęliśmy się zastanawiać. No przecież nie możemy być takimi mięczakami.
i po południu przyjechaliśmy drugi raz, zaopatrzeni w wysokie kalosze. No i proszę. Ptaszek był na miejscu, ale wcale nie było łatwo go sfotografować. Niby się nie bał, ale był tak ruchliwy i malutki, może wielkości szpaka. Miotał się po falach i część zdjęć wychodziła tak. Na szczęście nie wszystkie. Płatkonóg w morskiej pianie. Poruszał się tak szybko, że ciekawsze zdjęcia powstawały w zasadzie przypadkiem. Pojedyncze klatki wybrane z kilkudziesięciu strzelonych w ciągu raptem kilku sekund. I tym ptasim rarytasem kończymy naszą relację z jednodniowej wycieczki na plażę Bałtyku. Widzimy się ponownie za kilka dni. Cześć!